Dziękuję Państwu za tak liczne przybycie. Nadmienię tylko, że wczorajsza sytuacja wyjątkowo mnie zaskoczyła i wymusiła też na mnie wymyślenie pewnego zadośćuczynienia dla dzieci. Zrobimy nową animację. Będzie to Wam Story. O regułach opowiem potem. Od Państwa natomiast oczekuję wymyślenia, podania kilku tytułów wraz z uzasadnieniem. Tytuły te muszą odnosić się do znanych bajek, kreskówek z Waszego dzieciństwa. Słucham. No pagadi, wielki zajec, walka dobra ze złem. Leksio, to takie autuistyczne. Miś kolargo... Koralgol. O śpiewaniu, bo wszystkie nasze dzieci chcą śpiewać. Pomysłowy Dobromir. Mówię bez cennej relacji i wnuczka z dziadkiem. Sąsiedzi. To takie socjologiczne. Bolek i Lolek. Mówi o przyjaźni. Kwecik. Żwirek i Mochmorek. Rumpajs. Kochani, przygotowaliśmy dla Was mega niespodziankę. Nową animację pod tytułem Wam Story. Inspiracją jest program telewizyjny. Top Model? Rolling Lady? Rolnik szuka żony. Trudne sprawy. No nie, nie trafiliście. Będzie to historia bohaterów z dobranocek z naszego dzieciństwa. A będą to Wilki Zając, Miś Koralgol i Sąsiedzi. Za chwilę podzielimy Was na grupy, dowiecie się, gdzie będziecie pracować i nad jakim tytułem. A mi nie pozostaje nic innego, jak życzyć Wam miłej zabawy. Choć ubiera się na różowo, to prawdziwy macho. A kto to jest macho? Ja wiem. To mój tata. Mama mówi do niego, nie bądź taki macho. Okej, no dobra. Poproszę o ciszę, posłuchajcie mnie przez chwilę. Okej, mamy bardzo mało czasu, więc bierzmy się do roboty. Dobra. Sąsiedzi opowiadają o perypetiach dwóch nieudolnych majsterkowiczów. Nasz dziadek jest majsterkowiczem. Do wszystkiego podchodzą z uroczą lekkością bytu. Nie zdarza ich porażka. A moja mama mówi, że jeszcze w to porażka. I to tyle. To jakiś żart? Okej, no dobra. To na początek wybierzmy się w pary. To co my mamy robić? Dobra. Dobra, cicho już. Zaczynamy. Marzeniem misia Koralgola jest śpiew, jednak przeszkadza mu w tym jego głos. Koralgol postanawia odwiedzić króla ptaków, dzięki czemu jego głos staje się piękny. Po powrocie do domu liczy, że zrobi oszałamiającą karierę. Wkrótce zostaje uwięziony przez dyrektora cyrku, który chce się na nim wzbogacić. Ojej, biedny misiowi z pomocą przychodzą przyjaciele. Dobra, jeżeli mamy to wygrać, to po pierwsze potrzebujemy mieć przebój. Co jest teraz utopią? Ariana Grande, Vicky Gabor, Mata. No i kto to zaśpiewa? Zając jest przeciwieństwem wilka. Tańczy, podlewa kwiatki, lubi baloniki. Metroseksualista pełną gębą. A co to znaczy?
To ktoś, kto bardzo kocha jeździć metrem. No dobra, skoro już wszystko wiemy, to na początek wybierzmy wilka. Ktoś chętny? Serio? Tak. Genialne! Dwie pieczenie przy jednym ogniu, oni są świetni! Mamy to! Oto nasz wilk i zając. Mat. Szachmat. No to pierwsza może Agata. Jak mam jej wyznać miłość, jak wytłumaczyć ma, kim jestem, co się stało, nie wiem, co robić, nie wiem sam. Okej, dobra. To teraz Maja może. O północy wejdźmy na dach, żeby patrzeć w oczy gwiazd. Przecież nikt nie zobaczy, jak nadzy szukamy ich nas. I ostatnia Zuzia. Myśli biegną, gdzie nie sięga wzrok. Dotknąć tajemnicy chcę, zrobić ku niej krok. Tyle pytań, tyle ważnych spraw. One mi nie dają spać, w nocy szepczą tak. Dobrze, dzięki dziewczyny. Teraz długością braw wyłonimy naszego choreologa. A więc, brawa dla Agaty. Brawa dla Mai. I brawa dla Zuzi. No to mamy to. Gratuluję, misiu. Żartujesz.